Panie i panowie, witam serdecznie na 9. Międzynarodowym Konkursie imienia Adesari w Nowym Sączu. Ladies and gentlemen, welcome to the 19th International Adesari Vocal Artistry Competition in Nowym Sączu. Po wielu perypetiach, wielu przekładaniach terminów, zmianie obsady orkiestrowej na obsadę pianistyczną, fortepianową, spotkaliśmy się w końcu w Nowym Sączu zamiast w maju. After many obstacles, after rescheduling, after changes in the cast of orchestra, we have now a wonderful cast of pianists, we managed to meet tonight in Nowy Sącz. Bardzo mi miło. Przede wszystkim chciałam Państwu powiedzieć, żebyście się nie stresowali. Jesteście wybrańcami spośród 200 osób, które zgłosiły się do konkursu. I'm very pleased to see you. I would like to tell you not to get nervous. I would like to tell you that you are the chosen ones out of the 200 that applied to this competition. Jest tutaj taki ważny punkt na scenie, ten krzyżyk. There's a quite important mark on the stage, this cross. I to jest miejsce wybrane przez naszych akustyków i przez Państwa, którzy będą prowadzili transmisję. It has been set there by our sound engineering guys and by the people responsible for transmission. I to jest miejsce, z którego najlepiej was widać i słychać. And this is the place where you will be best seen and also heard. Przede wszystkim serdecznie witam naszych uczestników i cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Once again, welcome to all the contestants and I'm very happy that you are here with us tonight. I wspaniałe jury. And my wonderful jury. Litery, od której zaczniemy przesłuchania jutro, została wylosowana literka F, jak flow. Letter F, like flow, has been chosen as the first letter from which we will run the order of auditions. Zaczynamy jutro o 11:00. Dobrze się wyśpijcie. We start tomorrow at 11 a.m. Please have a good night's sleep. I dbajcie o swoje zdrowie. And take care of your health, please. I mam nadzieję, że to ostatnia pandemia, jaka nam się przydarzyła. And I hope it is the last pandemic that we get to live through.